Franz Bardon. Wtajemniczenie do hermetyzmu. Droga prawdziwego adepta. Czyta Jarosław Jarko Kosela. Krok dziesiąty. Sugestia. W rozdziale zajmującym się podświadomością omawiam ten temat, opisując autosugestię. Ta sama procedura ma zastosowanie, kiedy sugestia używana jest na innych osobach. Wymogiem jest jednak, by formuła sugestii była precyzyjna w czasie teraźniejszym i w formie rozkazu. Mag zawsze będzie przenosił pożądaną sugestię do podświadomości osoby, która nie ma odpowiedniej dojrzałości. Sugestia może być wykonana na głos bądź telepatycznie. Bardzo łatwo jest magowi wykonać sugestię nawet na najdalsze odległości. Może tutaj stosować dwie metody: odwiedzić daną osobę swoim duchem, najlepiej podczas snu, lub może poprzez akaszę wyeliminować odległość pomiędzy sobą a tą osobą, by wpłynąć na nią sugestywnie. Oczywiste jest, że sugestia na odległość może być też wykonana przy użyciu magicznego lustra. Mag ma również inną możliwość. Może określić, kiedy sugestia ma nastąpić, gdyż nie jest ograniczony do teraźniejszości. Może to zajść w jakiejś przyszłej chwili. Czas, kiedy sugestia ma zadziałać, przenoszony jest do podświadomości danej osoby. Telepatia. Telepatia jest tematem związanym z sugestią. Bardzo łatwo jest magowi przenieść swoje myśli do innej osoby. Wszystko, co musi zrobić, to przenieść swoje myśli jedynie do ducha tej osoby, a nie do ciała czy duszy. Mag wyobraża sobie jedynie ducha tej osoby, do którego przenosi myśl. Mag ma również możliwość zasugerowania osobie, że myśl pochodziła od maga bądź innej osoby, a może też pozostawić osobę w przekonaniu, że była to jej własna myśl. Przy przenoszeniu myśli mag musi rozważyć wszystkie te szczegóły. Na najdalsze odległości można przenosić nie tylko myśli, lecz również i uczucia. Mag przy pomocy swoich mocy zawsze będzie przekazywał jedynie dobre myśli. Jestem przekonany, że żaden uczeń czy mag nie pozwoli sobie nadużyć tych mocy. Myśli można sugerować lub przekazywać wbrew woli danej osoby. Mag posiada kontrolę nad elementami, więc ma możliwość telepatycznie zatrzymać przepływ myśli u danej osoby. I odcisnąć na niej myśli, które uważa za ważne czy pożądane. Hipnoza Hipnoza jest tematem zbliżonym do telepatii i sugestii, poprzez który człowiek jest wprowadzany w sen i pozbawiony własnej wolnej woli. Hipnoza jest z magicznego punktu widzenia aktem nikczemnym. I mag nie będzie zwracał wielkiej uwagi na ten temat. Nie oznacza to, że mag nie ma możliwości wywołania snu niezależnie od osoby. Praktyka jest bardzo prosta. Mag zawiesza funkcję ducha albo poprzez swoją wolę, albo poprzez elektromagnetyczny fluid, a dana osoba natychmiast zasypia. Nie ma znaczenia, czy mag stosuje tutaj koncepcję telepatii czy sugestii. Może on, jeśli tego chce, stosować te pomoce, nie jest jednak od nich zależny. Prawie wszystkie książki napisane na temat hipnozy polecają użycie telepatii bądź sugestii. Jednak mag, który kontroluje te magiczne moce, nie potrzebuje żadnej z tych metod, gdyż w momencie, gdy wyobrazi sobie daną osobę bez fizycznego ciała i duszy, Również jeśli je zignoruje lub całkowicie zawiesi, czy sparaliżuje wolę osoby poprzez swoją wyobraźnię, to ta osoba stanie się od razu nieprzytomna. Takie działanie wystawia podświadomość podatną na wszelkie rodzaje sugestii. Ten akt przemocy, który ingeruje w ludzką indywidualność, jest z magicznego punktu widzenia praktyką niezalecaną. Zatem mag będzie się odwoływał do hipnozy, niezależnie od jej rodzaju, jedynie dla szlachetnego celu, na przykład gdy chce przekazać dobre sugestie ze szczególnie silnym skutkiem. Nawet kiedy osoba chce być zahipnotyzowana, mag powinien, jeśli to możliwe, powstrzymać się od tego. Prawdziwy mag zawsze powstrzyma się od zaspokajania ciekawości ludzi poprzez eksperymenty hipnotyczne. Jedynie gdy jest w wielkim zagrożeniu, doświadczony mag może stosować formę szokowej hipnozy poprzez sparaliżowanie na kilka chwil ducha agresora promieniem błyskawicy z elektromagnetycznego fluidu. Metoda ta powinna być stosowana jedynie w sytuacji krytycznej. Jest wysoce nieprawdopodobne, by okoliczności tej natury powstały podczas życia maga. Naukowo dowiedziono, że zwierzęta również można zahipnotyzować. Mag, który chce zahipnotyzować zwierzę, jeśli zajdzie taka konieczność, będzie celował w instynktowną stronę zwierzęcia, przez co nawet największe i najsilniejsze zwierzę natychmiast straci przytomność. Masowa hipnoza fakirów Masowa hipnoza wykonywana przez hinduskich fakirów i iluzjonistów, a która ma tak wielu wielbicieli, może być przez maga z łatwością osiągnięta. Fakirzy, którzy zajmują się takimi eksperymentami, nie mają wiedzy o tym skąd pochodzą te zjawiska. Ich tajemnica jest tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Kiedy dany pokój czy przestrzeń zostanie naładowana pierwiastkiem Akaszy, wtedy wszyscy obecni w tym miejscu są nim przesiąknięci i dominuje on w każdym z obecnych. Wszystko, co zostanie umieszczone w pierwiastku Akaszy, musi stać się rzeczywistością, gdyż jest on pierwiastkiem przyczynowym. Na podstawie tego prawa można z łatwością wytłumaczyć, jak fakirzy poprzez masową hipnozę mogą tworzyć te iluzje przed swoją publicznością? Mag może w opisany sposób stworzyć masową hipnozę. Fakir przyzywa akaszę do pokoju poprzez tradycyjne słowo bądź formułę i przenosi do niej obrazy, które ma zobaczyć publiczność. Częste powtarzanie tego eksperymentu staje się tak automatyczne, że fakir nie musi używać wyobraźni, akaszy czy zdarzenia, jakie publiczność chce zobaczyć. W tym miejscu wystarczy, że fakir wypowie formułę akaszy, aby utrzymać publiczność pod czarem. Następnie wszystko, co musi zrobić, to wypowiedzieć niskim głosem, w krótkich zdaniach, tantrach i we właściwej kolejności to, co publiczność chce zobaczyć a publiczność wizualnie postrzeże te zdarzenia w dokładnie takiej sekwencji. Nie jest trudne uwierzyć, że te magiczne formuły są autentyczne, gdyż takie sekrety są tradycyjnie przekazywane przez setki lat z rodziny na rodzinę. Obecny właściciel takiej tradycyjnej formuły nie jest nawet świadomy tego, jaką moc uwalnia. Jest jedynie świadomy tego, że wydarzy się dana rzecz, gdy wypowie daną formułę, i że inna rzecz zdarzy się przy innej formule, bez badania przyczyny tych zajść. Iluzje, które są sprowadzane przez pierwiastek akaszy, są bardzo podziwiane przez tych, którzy nie mają pojęcia o istnieniu wyższych magicznych praw. W Indiach takie przedstawienia są biznesem. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie lub sfilmować te eksperymenty, ku Twojemu rozczarowaniu na filmie nie znajdziesz nic poza fakirem siedzącym spokojnie z uśmiechem na twarzy i jego asystentami. Ten wydający się tajemniczym eksperyment może być zatem łatwo wyjaśniony na podstawie magicznych praw. Jeśli mag sobie tego życzy, może zajmować się tymi tematami. Czy nawet w nich specjalizować. Jednak ten rodzaj eksperymentów nie ma żadnego wpływu na dalszy rozwój maga. Wspominam te zjawiska jedynie dlatego, by mag miał o nich pojęcie i odnajdywał dla nich wytłumaczenie z magicznego punktu widzenia. Czytanie myśli. Temat czytania myśli uzyskał spory publiczny rozgłos. I wyrażone zostało w tym temacie wiele różnych opinii. Dla doświadczonego maga jest to sprawa oczywista i uważa on to za efekt uboczny swojego duchowego rozwoju. Zależnie od osobistego podejścia maga, czytanie umysłu może zachodzić w postaci obrazów, inspiracji lub intuicji. Nie musimy podkreślać faktu, że myśli osoby mogą być odczytywane niezależnie od odległości. Nie jest to nic innego jak konsekwencja pracowania wakaszy. Każda myśl, każde słowo i każdy czyn jest szczegółowo zapisywany w świecie przyczynowym w akaszy, co było wyjaśnione w rozdziale zajmującym się nią. Jeśli mag skupia się na umyśle danej osoby i naładuje się akashą, może odczytać obecne myśli tej osoby. Jeśli takie jest jego życzenie, przy odrobinie wysiłku może również przeczytać myśli z najdawniejszej przeszłości. Kiedy mag zajmował się czytaniem myśli przez dłuższy okres czasu i osiągnął w tym odpowiednią biegłość, będzie w stanie odczytać każdą myśl nawet najbardziej ukrytą. Myśli formują się albo intelektualnie, albo wyobrażeniowo. Myśli, które są uformowane przez wyobraźnię, są łatwiejsze do odczytania. Mag może osiągnąć doskonałość w odczytywaniu myśli tylko wtedy, gdy stał się absolutnym panem własnego ducha, życia swoich myśli, czyli innymi słowy panem swojego świata idei. Jest to wymagane, inaczej będzie w stanie odczytywać myśli jedynie częściowo bądź tylko te najsilniejsze. Zatem czytanie myśli nie stanowi problemu. Wszystko, czego potrzeba, to kontakt ducha z duchem. Mag musi sam czuć się jak duch. Ćwiczenia poprzednich kroków pomogły mu to osiągnąć. Wszystko, co musi zrobić, to nawiązać połączenie pomiędzy sobą a daną osobą. Jest to dokonywane poprzez rozpoznawanie jedynie ducha danej osoby i całkowite ignorowanie jej duszy i ciała fizycznego. To pozwoli magowi zebrać wszystkie myśli, jakie chce poznać. Psychometria Psychometria jest zdolnością umożliwiającą poznanie historii dowolnego obiektu. Listu, biżuterii, antyku, etc. Jeśli jest to konieczne, mag może nawet poznać przyszłość i wszystkie zajścia, które są związane z danym obiektem, czy to przeszłe, teraźniejsze czy przyszłe. Mag, który krok po kroku praktykował każde ćwiczenie tej książki i który poprawnie rozwinął swoje astralne zmysły wzroku, słuchu i czucia, będzie posiadał tę zdolność jako efekt uboczny swoich rozwiniętych astralnych zmysłów. Zatem wykonywanie eksperymentów w tej dziedzinie nie stanowi problemu dla maga, który osiągnął ten poziom rozwoju. Bierze on obiekt do ręki bądź umieszcza go na części ciała, która jest odpowiednia dla bliższego zbadania obiektu. Jeśli mag chce zobaczyć zdarzenia w postaci obrazów czyli zbadać je wizualnie dotyka obiektem swojego czoła. Jeśli chce postrzegać te zdarzenia poprzez inspirację czyli akustycznie umieszcza obiekt w obszarze serca. Jeśli chce badać obiekt intuicyjnie bądź przez swoje uczucia to umieszcza go na splocie słonecznym lub po prostu trzyma go w dłoni. Po koncentracji na tym, co chce wiedzieć o obiekcie, przenosi się do akaszy, czyli w stan transu. Swoimi duchowymi oczyma, uszami i uczuciem odczytuje poszczególne zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Mag może również użyć magicznego lustra. Na przykład mag może w ten sposób, używając antycznego przedmiotu, odkryć wszystkie zdarzenia. Które połączone są z tym obiektem, od początku do końca, jakby oglądał film. Dodatkowo, gdy mag dostanie list, niezależnie od kogo, czy od bliskiej osoby, czy zupełnie nieznanej, posiada zdolność, by wizualizować tę osobę i czytać myśli w duchu tej osoby w momencie, gdy ten list pisała. Innymi słowy, mag ma możliwość czytania pomiędzy wierszami, każdego listu. Zdolność kontaktowania się czy to fizycznie, astralnie czy duchowo z każdą osobą, która miała do czynienia z danym obiektem, jest również częścią psychometrii. Każdy obiekt, niezależnie od jego rodzaju, jest łączącą substancją pomiędzy fizycznym ciałem, duszą i duchem maga, a danej osoby. Zrozumiałe jest również, że mag może przy pomocy obiektu odczytać myśli osoby nawet na największą odległość. W tym samym czasie mag staje się zaznajomiony z psychiczną stroną osoby innymi słowy, może z łatwością określić jej cechy charakteru i rozwój duszy w świecie akaszy. Ma to również zastosowanie do strony fizycznej, gdyż mag może również poznać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, gdy tylko ustanowi w połączenie pomiędzy duszą swoją a tej osoby. Wariacją psychometrii jest psychografia, która nie ma wielkiego znaczenia dla maga i sama wyjaśnia się na podstawie tego, co zostało już powiedziane. Nadawca, na przykład listu, nie tylko może być poprzez to łączące ogniwo zidentyfikowany i zbadany we wszystkich fazach i kwestiach swojego istnienia, lecz sam obiekt może również służyć dla ustanowienia połączenia z osobą, by wpłynąć na nią duchowo, astralnie bądź fizycznie. Na podstawie tego przykładu, Mag zauważy, że psychometria jest odmianą jasnowidzenia. Wpływanie na pamięć. Pamięć, jak już wiemy, jest intelektualnym atrybutem posiadanym przez każdego człowieka, o ile jego pięć normalnych zmysłów jest nietkniętych. Pamięć jest równocześnie odbiornikiem myśli i idei ze świata mentalnego, a zatem również ze świata Akaszy. Wiemy również, że wszystkie myśli i idee przenoszone są do Akaszy i że pamięć przywołuje je stamtąd z powrotem do świadomości poprzez swój atrybut receptywności. Kiedy mag stał się panem w Akaszy, ma on możliwość wpływać na pamięć w pośredni i bezpośredni sposób. W sposób bezpośredni wzmacnia on pamięć swoją wyobraźnią poprzez odpowiedni element czy elektromagnetyczny fluid bądź jedynie wpływając na podświadomość. Przy pracy z pamięcią Magma również możliwość, by poprzez swoją wyobraźnię, z łatwością dowolnie rozmyć, usunąć, zawiesić czy osłabić określone idee, Myśli i wizualne wspomnienia w świadomości, a tym samym w pamięci. Pośredni sposób wpływania na pamięć polega na tym, że mag wpływa na pamięć pośrednio poprzez pierwiastek Akaszy. Mag, który może oglądać sekwencję idei i obrazów każdej osoby w Akaszy, może również je wymazać, Albo poprzez wyobraźnię zniszczyć, oddzielić lub osłabić połączenie pomiędzy obrazami wakaszy a daną osobą. W świetle tego faktu mag ma możliwość okradzenia każdej osoby ze wspomnień, lecz powinien być świadomy skutków nadużywania tej zdolności. Nikt, kto aspiruje do etycznego rozwoju, nie będzie czynił takiej rzeczy. Mag będzie używał tej zdolności jedynie gdy znajdzie taka potrzeba, by osłabić lub wymazać złe doświadczenia bądź negatywne zdarzenia życia, które pozostawiły w pamięci osoby głęboki ślad. Tutaj mag może zrobić wiele dobrego, wymazując wiele nieszczęśliwych miłości, złych wspomnień i rozczarowań, których osoba nie jest w stanie przezwyciężyć. Mag może również wykonać tę samą procedurę, jeśli sam doznał wielkiego rozczarowania bądź dla innych emocjonalnych zmartwień, które nastąpiły zanim zaczął swój magiczny rozwój, a które wciąż nawiedzają jego pamięć. Jeśli wymarzy te obrazy wakaszy, to nigdy już nie wkroczą do jego pamięci. Jednak gdy uda mu się kontrolować je poprzez swoją wolę, autosugestię, czy jakąkolwiek inną metodę, wtedy nie trzeba będzie stosować tak drastycznej interwencji w akaszy, by usunąć te konkretne obrazy. Patologiczny symptom utraty pamięci może być wyjaśniony przez tymczasowy paraliż połączenia ze światem mentalnym, a zatem również z za akaszą. Takie uwarunkowanie jest już jednak dysharmonią, chorobą, mentalnym niezrównoważeniem jeśli zachodzi na skutek różnych przyczyn na przykład z powodu szoku i temu podobnych